Dzień dobry, dzisiaj dzień chyba 32, nie jestem pewien. Wstałem dzisiaj 4:20, wcześniej niż zazwyczaj. Znaczy wstałem o 4 w ogóle, ale postanowiłem, że jeszcze chwilę poleżę, może usnę, ale już nie usnąłem. Powiem wam, że czekam już na te wyniki tego bezdechu. Bo naprawdę ostatnio jest ze snem kiepskawo, nie będę ukrywał. Żałuję tylko, że dałem się zrobić, kurwa, bambuko w lekarce, bo myślałem, że idąc prywatnie te wszystkie badania będą robione jakoś prywatnie. No bo w końcu zapłaciłem. W zasadzie moje ubezpieczenie zapłaciło. Bo ja mam dodatkowe ubezpieczenie prywatne z wiadomych względów. Jakby kulturysta uważam, że powinien coś takiego mieć, a przynajmniej wypadałoby. Ale nie, okazało się, że pani dała mi skierowanie po prostu na zwykły NFZ. No i teraz jak tam dzwoniłem, to pani lekarz będzie na oddziale dopiero we wrześniu. Także dopiero we wrześniu się dowiem, jak tam mój bezdech, i wtedy ewentualnie będę mógł przedsięwziąć jakieś działania odnośnie tego. Czekajcie, zmienię sobie kamerę na drugą stronę. No więc tak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o moją sytuację, czyli muszę czekać. Ja się zastanawiam, czy nie iść gdzieś jeszcze szybciej prywatnie, chociaż ostatnio jak próbowałem znaleźć coś w Tarnowie na szybko, prywatnie, to nie znalazłem, więc może być ciężko z tym. No ale pasowałoby to ogarnąć jak najszybciej. Nie ukrywam. Ale oprócz tego jest całkiem spoko. Dzisiaj mamy dzień nóg, tył, uda, pośladki. W zasadzie nie wiem, czy można to nazwać dzień nóg, bo jak myślę dzień nóg, to myślę, że to będą ciężkie czwóry, a ten trening dwójek, chociaż jest ciężki, no to nie jest nawet porównywalnie ciężki, tak jak dzień typowych czwórek, dlatego zawsze jak mówię dzień nóg, a mam dzień dwójek i poślada, to sobie tak myślę, że w sumie taki dzień nóg, nie nóg. I niestety skończyłem swoje GI, a jutro wolne, więc paczka nie przyjdzie raczej, chociaż zamówiłem specjalnie wcześniej, ale niestety. No i tak to generalnie wygląda, że jestem trochę skazany na czekanie odnośnie mojego bezdechu, ale liczę na to, że to, co wszyscy mówią na temat spania w tej masce. Chociaż wiem, że niektórzy uważają, że to nie ma sensu spanie w masce, ale jednak zostanę przy tym. No to podobno jakość życia się zmienia fenomenalnie po czymś takim, dlatego liczę na to, że mój sen będzie dużo, dużo lepszy, a zatem i masa będzie dużo, dużo lepsza, bo będę się dużo lepiej wysypiał. Staram się generalnie jakieś drzemki robić w ciągu dnia, żeby spać troszkę więcej. Ale nie ukrywam, że mam mało czasu w ciągu dnia i nie wiem, czy przez ostatni miesiąc udało mi się zrobić 4 drzemki. Na pewno wczoraj zrobiłem drzemkę 20-minutową i chyba w piątek mi się też udało. Nie jestem tego pewien, ale chyba tak. I chyba w piątek mi się też udało. Także no, jest całkiem nieźle. Teraz swoje greensy wypijam, swój GI wypijam, swoją glutaminę wypijam i idę robić rolowanie barków, klatki i rozciąganie, mobilizację. Dzisiaj czwórek i dwójek nie mobilizuję, bo mam je dzisiaj na palniku, jeżeli chodzi o trening, także tego nie robię. Ktoś tam mi mówił, żeby nie rozciągać codziennie nóg, bo coś tam, bo to jest niebezpieczne. No generalnie masz tego świadomość, jakby rozciąganie nóg to jest też oddziaływanie mechaniczne na mięsień. Spadł mi telefon. Zrobimy z tego taki kadr. Rozciąganie nóg to jest też oddziaływanie mechaniczne. O nie.
były sponsor się ujawnił. Chowamy. Oddziaływanie też mechaniczne na mięśnie, a co za tym idzie, no na pewno wpływa to na regenerację w jakiś sposób, dlatego że to też powoduje zmęczenie nóg, także na pewno nie polecam się codziennie rozciągać, zwłaszcza statycznie, dynamicznie troszkę inna sprawa, natomiast statycznego rozciągania na czworogłowę, czy na klatkę, czy na cokolwiek innego codziennie bym nie wykonywał. Chyba że naszym celem jest po prostu zwiększenie mobilności, no to wtedy jak najbardziej. Natomiast jeżeli naszym celem jest też hipertrofia mięśniowa, to mięsień, pamiętajcie, musi odpoczywać. Nie może być takiej sytuacji, że my go zajeżdżamy 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bo to wtedy się nie sprawdzi raczej. Ale ja staram się zrobić tak, że po prostu już tam jak w takich odstępach, powiedzmy dzień przed, mobilizuję te czwórki, czyli to przynajmniej jest 3-4 razy w tygodniu, gdzie przerolowuję nogi i delikatnie je mobilizuję. To też nie jest jakiś hardcore, że ja siedzę, wiecie, w pozycji 5 minut, tylko to jest minutka na każdą pozycję, z 2-3 pozycje na partię, czyli powiedzmy, nie wiem, czwórki w siedząc, pośladek i rozciąganie na przykład jakieś takie na zasadzie sięgania do palców i to jest wszystko tak naprawdę, więc to mi w zupełności wystarcza. Zbieram się, nie wiem, teraz godzina 5:08, także mam sporo czasu, ale to nawet dobrze, bo zostało mi już wczoraj chyba 4 raporty, a nie lubię, jak mi zostaje, ale wczoraj siedziałem ponad chyba 11 godzin ciągiem i już po prostu plecy mnie tak bolały, że stwierdziłem, że muszę iść spać, wstanę po prostu najwyżej rano i to dokończę, także taki jest plan. Lecę i widzimy się w następnym ujęciu. Dobra, tak sobie pomyślałem, że wam nagram może, co ja robię, jeżeli chodzi o mobilizację. Jak widzicie, nic super wymyślnego. Po prostu piłeczka mobilizuje boczny akton, tylny akton, delikatnie przedni akton przy przyczepie dwugłowego ramienia. A następnie robię rozciąganie takie przy framudze klatki piersiowej. Potem biorę będa i robię przenoszenie przed głowę, za głowę, takie Dante Trudel. I to w zasadzie tyle, wystarczająca kwestia. Bardzo mi jest niewygodnie, więc kończę, ale chciałem się z wami tym podzielić. Dobry, dzień dobry. Zasiadam do swoich tostów porannych. Dzisiaj jest święto, więc na personale idę godzinę później. Plus tego jest taki, że mogłem sobie zrobić rano te raporty bez żadnego pośpiechu. Także spoko, jestem na czysto. Teraz spokojnie sobie zjem śniadanko. Podrobię sobie troszeczkę jeszcze rzeczy swoich. Zmontuję może materiał i lecę na personala, dosłownie jednego. I później lecimy z Sylwią na trening. Także jeszcze muszę po nią pojechać, bo jest u rodziców. Także posiłaczek przedtreningowy i lecimy na trening. Dzisiaj tył uda i pośladki, czyli no ja mam, że chyba jeden z moich ulubionych treningów, bo jest ciężki i ja generalnie lubię robić dwójki. Dwójki to jest taki mięsień strasznie zaniedbywany, bo wszyscy myślą, to jest trochę jak z tricepsem, nie? Jak każdy chce mieć dużą łapę, to robi biceps, bo biceps trzeba mieć, żeby mieć łapę, nie? A tak naprawdę 3/4 łapy to jest triceps. I to jest tak naprawdę pewnie sukces do posiadania wielkich łap, czyli rozbudowa tricepsów. Tak samo jest trochę z tyłem uda, pośladkiem, z przywodzicielami. Tego ludzie mało co robią, a to jest tak naprawdę klucz do posiadania dużych nóg. Więc generalnie, jak chcecie mieć duże nogi, to katujcie tył uda, pośladki i przywodziciele. Przywodziciele to jest rzecz, która od jakiegoś czasu jest na topie. Nie bez powodu, bo to naprawdę robi szerokość nogi. No i robi robotę, także trenujcie przywodziciele, pośladki, tył uda. Ja jem i też będę trenował, tylko że później. No i mam posiłek przedtreningowy, jak zwykle 4 tosty, 250 g piersi z kurczaka, 100 g kleju ryżowego, 100 g banana, łącznie 140 g węglowodanów, 20 g masła migdałowego, czyli tłuszcze. No i tutaj L-karnityna iniekcyjna, hormon wzrostu. No i insulina przedtreningowo. Skończyłem właśnie montować filmik z wczoraj, także już jutro możecie się spodziewać na kanale. Nie, dzisiaj, wczoraj. Wczoraj był na kanale, dzisiaj już jest chyba kolejny. Nie wiem, jak to jest. Generalnie
Skończyłem właśnie montować filmik dla Was. Zjadam i za około godzinkę zbieram się po Sylwie, czyli za jakieś półtorej godzinki będziemy na treningu robić nóżki. Dokładnie poślad i dwugłowę uda. Dzień dobry, witam Was w VoiceOverze. Tym razem robimy tył uda i pośladki. Jak widzicie, zaczynam od przywodzenia nóg na maszynie. I specjalnie zostawiłem ten początek, jak wchodzę na maszynę, dlatego że wiele osób ma problem właśnie z tym ćwiczeniem, dlatego że te maszyny mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o kwestie odwiedzenia i przywiedzenia, jeżeli się ustawiamy już siedząc. Dlatego też, jeżeli ktoś najpierw siada, a później odwodzi nogi na zewnątrz, to prawdopodobnie to rozciągnięcie w dole jest zbyt słabe, bo nie da się tak naprawdę tego zrobić jakby manualnie. To rozciągnięcie musi być trochę wymuszone przez ciężar. Dlatego też ja zachęcam wchodzić właśnie w ten sposób, czyli najpierw rozciągamy maksymalnie maszynę, a dopiero później siadamy. Tutaj pierwsza seria wykonana jest na około 10 powtórzeń do maksa, a następna to jest Major Reps. Już Wam kiedyś pokazywałem, na czym Major Reps polega, ale generalnie w skrócie powiem, że robimy po prostu 10 powtórzeń z leciutkim zapasem, a następnie tak dużo serii dodatkowych, aż nie będziemy w stanie z tym samym ciężarem wykonać po prostu 5 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem powinno być uginanie na maszynie siedząc jednonóż. Jednakże na mojej siłowni oczywiście jest awaria. Ktoś zerwał linkę na maszynie siedząc. No i niestety, ale byłem zmuszony zmienić na maszynę leżąc również jednonóż, co jest przykre dość, bo ona mechanicznie w zasadzie jest tym samym co kolejne ćwiczenie, czyli uginanie stojąc. Plus jeszcze dodatkowo na koniec treningu mam właśnie tą maszynę leżąc, dlatego też w zasadzie robiłem 3 razy ten sam ruch na jednym treningu, ale no niestety moja siłownia nie zezwala na to, żeby na cokolwiek innego zamienić. Więc byłem zmuszony zrobić to w taki sposób, no i tak też zrobiłem. Tak jak mówię, następnym ruchem jest stojąc, jak widzicie uginanie, i jak sobie prześledzicie zakres ruchu i generalnie samą pracę, to jest to dokładnie to samo co uginanie leżąc, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę obie te maszyny, których ja używałem, dlatego że niektóre maszyny jeszcze leżąc są dość fajnie zaprojektowane i na przykład samo siedzisko i ustawienie maszyny pozwala na rozciągnięcie w dole uda. Na mojej maszynie tego niestety nie uświadczycie. Jeżeli będziecie chcieli rozciągnąć nogę w dole, no to odłożycie po prostu ciężar na stojak i będzie koniec napięcia. To samo jest tutaj, jeżeli chodzi o kwestię stojąc. Też, widzicie, ja kończę w lekkim ugięciu, bo dosłownie te pół centymetra dalej jakbym szedł, to już odłożyłbym ciężar i tyle by z tego było. Tak się patrzyłem na tą maszynę, bo ona coś dziwnie stukała, klikała. Myślałem, że ktoś tam coś może położył, ale niestety nie. To już kwestia leciwości maszyny, także nic za to nie poradzimy. Natomiast no, ja sobie cenię bardzo te stare Life Fitnessy i hamery, które mam u siebie na siłowni, więc absolutnie nie będę na to psioczył. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie za wielu, wciąż uważane za ćwiczenie damskie. Błąd, jest to olbrzymi. Jak chcecie mieć dupę i chcecie tyłem wyglądać naprawdę poważnie, jak prawdziwi kulturyści z zawody, to hip thrusty to jest jedno z ćwiczeń, które można jak najbardziej wykonywać. Pamiętacie, że jak zaczynałem tą rotację, to robiłem 140 kg na 6 powtórzeń, dzisiaj poszło 180 na bodajże 10 i to dość ładnie, dość gładko, z bardzo dobrym czuciem, z bardzo dobrą kontrolą, więc myślę, że bardzo szybko tutaj dojdziemy do jakichś ciężarów, które będą w miarę akceptowalne dla faceta, chociaż 180 kg dla faceta to i tak jest śmiech na sali, bo są kobiety, które robią więcej, Sylwia robi więcej. Sylwia robi z 230 pewnie, czy z 240. Kolejnym ćwiczeniem jest odwodzenie na maszynie, na pośladek i tutaj generalnie to jest ćwiczenie bardzo mocno pompujące, aż 30 powtórzeń w bodajże 4 chyba seriach, albo 3, już nie pamiętam, 3 chyba, 3 serie po 30 powtórzeń. Ja skupiam się tutaj na tym, żeby jak najmocniej jestem w stanie odwieźć nogę na zewnątrz, jak najwięcej krwi wpompować w pośladek i generalnie to jest takie ćwiczenie, które tak naprawdę dobija nam objętości do tego pośladka. Nie zbudujemy pośladków na tej maszynie, dlatego też jak widzę kobiety, które przychodzą i robią tylko i wyłącznie to ćwiczenie na pośladek, no to nie jest to droga do ładnego, pełnego pośladka, zwłaszcza jeżeli nie macie genetyki do tego, żeby ten pośladek wyglądał na duży, że tak powiem. No jak widzicie, znowu powrót do maszyny zagłady i tutaj 4 serie po 10 do 12 powtórzeń celowałem. Nie, 12 chyba do 15. Mniejsza o to, ja zrobiłem i tak 3 razy 12 i raz 14 z leciutkim back-offie. No i generalnie niestety to jest już trzeci raz, jakby jak wykonuję
w zasadzie ten sam ruch na tym samym treningu, czego absolutnie nie polecam i w zasadzie, jeżeli ktoś by tak programował trening, to odradzam. To w moim planie jest w taki sposób ułożone, dlatego że to końcowe ćwiczenie ma dobić mi po prostu objętości na te uda. Ojej, przepraszam Was. Ale w takim ustawieniu, jak ja dzisiaj robiłem, no to trochę to się mija z celem, żeby po raz enty robić ten sam ruch zginania. No ale jak się nie ma, co się lubi, jak to się mówi, to się lubi, co się ma, więc ja to biorę na klatę i tyle. No nic więcej nie mogę zrobić. Dobra, następnym ćwiczeniem jest leg press. I tutaj jest rampa, więc jak widzicie, na tym leg pressie jest tylko i wyłącznie 200 kg, ale ja po pierwsze robię to z bardzo dobrym tempem, z pauzą w dole, taką wyraźną. No to jest raz. Dwa, to była już moja czwarta albo piąta seria po 20 powtórzeń. Zacząłem bodajże od 100, czekajcie, piąta? 140, 160, 180, 200, czwarta seria po 20 powtórzeń. Wszystko oczywiście w takim tempie, z pauzą w dole, z maksymalnym zejściem w dół. Jak widzicie, no maszyna już mi dalej nie zezwala na zejście niżej. Zresztą mobilność też by mi nie zezwoliła. I takie 4 serie na 20 powtórzeń to jest piekło generalnie. Całe ćwiczenie polega na tym, żeby piekło, że tak powiem, bo generalnie jest to bardziej takie nie tyle mechaniczne, co bardziej właśnie, jak to się pięknie mówi, zmęczenie takie sarkoplazmatyczne, to się tak pięknie nazywa, czyli generalnie chodzi o to, żeby wpompować jak najwięcej krwi w nogę i żeby jak najwięcej tej świeżej krwi dopompować do nogi. Tutaj mocno i pośladek, i tył uda, i czworogłowy uda pracuje, więc jest to idealny finisher na taki właśnie leg day nastawiony na tył uda i pośladek. Jak ktoś nie próbował, to polecam spróbować. O, jak widzicie, jestem niesamowicie spocony, bo generalnie zrobiłem najdziwniejszą rzecz na świecie, to znaczy przyjechałem tutaj autem. Wyłączę klimkę na chwilkę, żeby to nie huczało. Przyjechałem tutaj autem, bo byłem po Sylwie, która była u rodziców na weekend. Natomiast no musiałem zrobić kroki, więc wyszedłem z siłki, obszedłem pół Tarnowa i wróciłem do samochodu. Jestem teraz masakrycznie spocony, masakrycznie zziejany i jedziemy do domu, żeby zjeść posiłek potreningowy. Ale no tak to jest, jak się auta używa z konieczności, bo powiem wam szczerze, że na tym off-seasonie i w ogóle na końcówce też redukcji przestałem całkowicie używać samochodu. Naprawdę bardzo rzadko go używam. Samochód to jest taka rzecz, jak już naprawdę trzeba gdzieś podjechać i po prostu no nie da się tego zrobić na piechotę, albo byłoby to zbyt wyczerpujące lub nie miałoby sensu, jak na przykład, nie wiem, pojechanie na zakupy do galerii, gdzie galeria jest dość daleko teraz, a dwa, później przywiezienie tych wszystkich gratów z galerii było po prostu ciężkie. Także zachęcam Was do zrezygnowania z samochodu, jeżeli ktoś może, i zobaczycie, że Wasz progres sylwetkowy poszybuje, niezależnie od tego, czy jesteście na redukcji, czyli spalanie większej ilości kalorii w ciągu dnia, czy na masie, czyli po prostu utrzymywanie wyższej aktywności, co też przekłada się na wrażliwość insulinową, na możliwość spożywania większej ilości kalorii, zatem będziecie lepiej rosnąć. No i generalnie ma to same benefity. Także zrezygnujcie z samochodu, jeżeli tylko możecie. Zachęcam do tego. No i klepcie kroki, bo zapierdalać trzeba. Jem ostatni na dzisiaj i uderzam w spanko, bo trzeba się wyspać. Jutro trzeba zrobić plecy. Jak pamiętacie, ja mam plecy raz w tygodniu, więc nie można się na plecach opierdalać. Trzeba się na nie dobrze wyspać. Więc zjadam swoje tościki z klejkiem ryżowym i widzimy się jutro 18.12, jak zawsze. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania, szerowania kanału dalej. Dzięki bardzo za kolejny dzień. No i co? Do zobaczenia.